Dzień dobry kochani. Mam nadzieję, że temat dzisiejszego filmu przypadnie Wam do gustu, ponieważ będziemy rozwiewać kolejny, powiedziałabym, że ciekawy mit. Jeśli jesteście gotowi, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Od wielu, wielu lat słyszę dwa takie określenia. Po pierwsze, skóra przyzwyczaja się do kosmetyków, a po drugie, skóra się rozleniwia. O co tak naprawdę tutaj w tym wszystkim chodzi? I czy rzeczywiście nasza skóra przyzwyczaja się do kosmetyków? Jak to wygląda? Słuchajcie, zaczęłam się kiedyś, jeszcze zanim w ogóle zaczęłam studiować kosmetologię, zanim poszłam na studia, zanim zaczęłam zdobywać wiedzę, byłam wtedy młodą dziewczyną i rzeczywiście, kiedy słyszałam coś takiego, takie właśnie określenie, że skóra przyzwyczaja się do kosmetyków, dlatego te kosmetyki trzeba co jakiś czas zmieniać, żeby też były widoczne efekty, żeby nasza skóra pracowała, zaczęłam się nad tym wszystkim zastanawiać i można by było powiedzieć, że też w sumie jako młoda kobieta przyjęłam to określenie jako za taki pewnik. Wiedziałam o tym, że muszę kosmetyki zmieniać co kilka miesięcy, nawet jeżeli znajdę dla siebie taki krem czy jakiś inny preparat pielęgnujący, który bardzo by mi odpowiadał i widzę, że on fajnie na moją skórę działa, to i tak muszę go zmienić za kilka miesięcy, bo oczywiście skóra się przyzwyczaja. Nie ukrywam, że odkąd prowadzę bloga i też prowadzę tutaj mój kanał, też bardzo często spotykam się z takim określeniem gdzieś w komentarzach, w wiadomościach prywatnych od Was, gdzie piszecie, że stosowałyście jakiś kosmetyk przez, nie wiem, miesiąc, dwa, a później nagle skóra zaczęła się przyzwyczajać albo zaczęła się rozleniwiać i ten kosmetyk nie dawał Wam już żadnych rezultatów. I tak naprawdę dzisiaj postaram się Wam wytłumaczyć, jak to jest w rzeczywistości i czy skóra potrafi się rozleniwić albo też przyzwyczaić do kosmetyków. Jestem bardzo ciekawa, czy będziecie wiedziały, jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie. No dobrze, pierwsza odpowiedź i pierwsze rozwiązanie tego mitu. Zmiana naszej percepcji. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Moi drodzy, skóra po pierwsze nie przyzwyczaja się do kosmetyków, ale też się nie rozleniwia. To tak naprawdę to, co dzieje się na naszej skórze i jak działają kosmetyki na naszą skórę, zależy od bardzo wielu czynników. I jednym właśnie z takich czynników jest ta zmiana percepcji. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że kiedy kupujemy sobie jakiś kosmetyk, widzimy, w jakim stanie jest nasza skóra, oceniamy tę naszą skórę i zaczynamy stosować właśnie dany kosmetyk. Po upływie kilku dni albo nawet krótszego czasu zaczynamy widzieć pierwsze rezultaty, pierwszy efekt. Coś na tej skórze zaczyna się zmieniać. Albo idzie to oczywiście w dobrą stronę, czasami idzie też w złą stronę. Ale powiedzmy, że zakładamy, że idzie to w dobrą stronę i widzimy, że kosmetyk zaczyna działać na naszą skórę. Tak się dzieje w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu, a w trzecim tygodniu już zaczynacie zauważać, a w sumie to nie zauważacie, że skóra funkcjonuje dalej i ten kosmetyk dalej działa. Dlaczego? Odnosicie takie wrażenie, że skóra zaczyna się przyzwyczajać do tego kosmetyku, a Wy codziennie oglądając się w lustrze, przestajecie dostrzegać pewne drobne zmiany, które zaczynają się pojawiać. Ocena skóry podczas stosowania kosmetyku przez kilka tygodni wcale nie jest taka prosta. I rzeczywiście są takie kosmetyki, których działanie jest wydłużone w czasie. Na przykład preparaty z retinolem. Efekty działania retinolu, takie pozytywne efekty działania retinolu, zauważycie dopiero z czasem. One nie będą pojawiały się na samym początku. To, co dzieje się ze skórą, to są po prostu zmiany, które tam zachodzą w skórze podczas działania retinolu, ale te pozytywne efekty pojawiają się dopiero po jakimś czasie. Natomiast w większości kosmetyków, na przykład nawilżających, wy efekty widzicie bardzo szybko, ponieważ skóra potrzebuje tego nawilżenia, więc momentalnie na nie reaguje, a z czasem to nawilżenie się zmniejsza, te potrzeby naszej skóry się zmniejszają, ona dobrze reaguje na kosmetyk, który jej podajecie, który jej serwujecie, że tak powiem, czyli działa w swoim naturalnym rytmie, działa tak jak powinna i jest w dobrym stanie.
I wy zaczynacie odnosić wrażenie, nie widząc już tych efektów, które pojawiały się na samym początku, tych efektów wow, że skóra się po prostu przyzwyczaiła do tego kosmetyku i już więcej się nie dzieje. Oczywiście może być też taki efekt, że po pewnym czasie, po kilku tygodniach zaczynają w skórze dziać się niekorzystne zmiany. I to może być też związane z różnymi substancjami, które są zawarte w kosmetyku, ale to już jest kwestia tego, że kosmetyk jest źle dobrany do potrzeb skóry. Znajdują się w nim substancje, które dla niej nie są korzystne i skóra nam sygnalizuje, że coś jest nie tak. Ale my dzisiaj mówimy raczej o tym takim bardziej pozytywnym działaniu i o tych efektach, których z czasem nie widzimy, których nie jesteśmy w stanie dostrzec. No i właśnie ten pierwszy taki element, który sprawia, że skóra wcale nie przyzwyczaja się do kosmetyków, to jest ta zmiana percepcji. Idziemy dalej. I drugi bardzo ważny czynnik, który sprawia, że skóra nie przyzwyczaja się do kosmetyków, ale coś tam rzeczywiście się dzieje, to są zmiany potrzeb naszej skóry. Coś już tak wspomniałam wam w tym pierwszym punkcie, te potrzeby naszej skóry, które się zmieniają. O co tutaj chodzi? Tutaj z kolei chodzi o to, że nasza skóra nie pracuje cały czas tak samo, nie działa tak samo, my się zmieniamy, zmieniają się różne substancje, które znajdują się w naszej skórze, zmienia się nasza gospodarka hormonalna i bardzo też działa tutaj wiele innych czynników, takich jak na przykład stres, jak zmiana stylu życia albo coś, co dzieje się w naszym życiu w danej chwili. Być może aktywność fizyczna, którą wprowadzamy. Może być też taka sytuacja, że poddajemy się w danym momencie jakimś zabiegom i one troszkę inaczej działają na tą naszą skórę i ona ma w tym momencie jakieś inne potrzeby. Może być też tak, że tutaj działa dieta albo nieodpowiednia dieta, albo zmiana naszej diety. Może innym czynnikiem, który może wpływać na potrzeby naszej skóry, są na przykład używki. Jeśli palimy i rzucamy palenie, albo też nie palimy i zaczynamy palić. Są też czynniki zewnętrzne i tutaj mam na myśli na przykład zmianę klimatu, zmianę wody. Gdzieś wyjeżdżamy na wakacje i zmienia nam się woda, którą oczyszczamy naszą skórę. Korzystamy z innej wody. Albo na przykład mamy zmianę pór roku. Jest wyższa temperatura, mamy wyższe promieniowanie, mamy wyższe stężenie smogu, to zanieczyszczenie powietrza. Zobaczcie, tak naprawdę na naszą skórę działa ogromna ilość czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Może być też tak, że przechodzimy jakąś chorobę albo przyjmujemy jakieś leki i to też wszystko będzie miało wpływ na naszą skórę. Dołóżmy jeszcze do tego zmiany kosmetyków. Jeśli często zmieniamy kosmetyki, też mogą zachodzić różne zmiany w naszej skórze i ona będzie miała różne potrzeby. Także widzicie, nie ma czegoś takiego, że skóra się do danego kosmetyku przyzwyczai i ona już źle będzie na niego reagowała albo nie będzie wcale na niego reagowała. Bardzo często może być tak, że coś w naszym organizmie się dzieje albo coś na zewnątrz takiego się dzieje, że skóra ma zupełnie inne potrzeby. Jest na przykład bardziej przesuszona, albo jest odwodniona, albo ma zaburzony ten płaszcz hydrolipidowy, albo pojawia się zaczerwienienie. To wszystko może być spowodowane tym, co oddziałuje na nią od zewnątrz i od wewnątrz, a nie tym, że skóra się przyzwyczaja do kosmetyku. Kolejny punkt, o którym również warto wspomnieć, jeśli chodzi o działanie samych kosmetyków i to przyzwyczajanie się skóry do nich, rozleniwianie się, to jest działanie substancji aktywnych. Bardzo często też nie wiecie o tym albo nie zwracacie na to uwagi, że mamy pewne substancje aktywne, które z czasem zmieniają się w kosmetyku. Na przykład weźmy tutaj witaminę C. Bardzo często witamina C w różnych formach ulega degradacji, można by było powiedzieć. Tutaj działają na nie różne czynniki.
Na przykład to, że opakowanie z kosmetykiem leży w nieodpowiednim miejscu, albo działa na nie jakaś temperatura, albo działają na nie promienie słoneczne, albo też my nie przechowujemy kosmetyków w odpowiednim miejscu, bo na przykład są takie preparaty, które należy trzymać w lodówce w niskiej temperaturze, albo też są takie, które trzeba trzymać w zaciemnionym miejscu. My nie zawsze czytamy instrukcję, którą daje nam producent, te zalecenia producenta, nie zawsze zwracamy na to uwagę. O ile przy lekach czytamy ulotkę, to nie zawsze tak jest w przypadku kosmetyków. Mimo tego producenci kosmetyków starają się, by substancje aktywne, które są zawarte w tym kosmetyku, miały jak najdłużej, powiedziałabym, taką stabilną, świeżą formę, żeby też ten kosmetyk dla nas długo działał. Ale nie zawsze jest to możliwe, jeśli my popełniamy jakieś błędy w przechowywaniu tych kosmetyków, w korzystaniu z tych kosmetyków. Weźcie również pod uwagę to, że kosmetyki mają swój termin przydatności i czasami jest tak, na pewno parę osób tutaj podniesie rękę i powie, że Wam się zdarzyło, że stosujemy kosmetyk po terminie ważności. A jeśli stosujemy kosmetyk po terminie ważności, konserwanty, które są w nim zawarte, już nie działają tak, jak powinny. Może się też coś na naszej skórze wydarzyć, ale te substancje, które są zawarte w tym kosmetyku, też nie będą działały tak, jak powinny. Oczywiście są też takie substancje, ja tutaj przytoczyłam Wam witaminę C, która jest taką chyba takim najbardziej popularnym przykładem do tego, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jeśli chodzi o stabilność pewnych substancji. I teraz załóżcie, są też inne substancje oczywiście, które mogą ulegać degradacji, jakieś ekstrakty, jakieś substancje olejowe. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I teraz jeśli weźmiecie ten czynnik pod uwagę, to możecie zauważyć, że rzeczywiście stosujemy jakiś kosmetyk przez pewien czas, a właśnie po pewnym czasie to działanie tego kosmetyku nie jest tak, jakbyśmy oczekiwali, bo być może, że w tym preparacie te substancje aktywne już nie mają takiej aktywności, o tak bym powiedziała, czyli te substancje czynne nie działają tak aktywnie na naszą skórę, jak powinny działać. No dobrze, moi drodzy, to teraz już mam nadzieję, że rozumiecie, jak to naprawdę jest. Czyli nie ma czegoś takiego, że skóra przyzwyczaja się do kosmetyku. Jest bardzo dużo czynników, które sprawiają, że jest wręcz odwrotnie, że coś się dzieje, że skóra zmienia swoje potrzeby, że pewnych rzeczy nie dostrzegamy, nie widzimy, że zmienia się aktywność tych substancji czynnych. Być może źle przechowujemy kosmetyk. Ale takim powiedziałabym najbardziej prawdopodobnym czynnikiem na to, że kosmetyk już nie działa na naszą skórę tak, jak powinien, to są właśnie te zmiany potrzeb naszej skóry. I co w takiej sytuacji powinniśmy tak naprawdę robić? Powiem Wam tak. Ja zawsze, czy to w moich filmach, czy gdzieś w wiadomościach prywatnych, czy gdzieś na live'ach, staram się Wam przekazać pewną wiedzę o tym, że skórę należy badać. Tak jak podchodzimy do badań, które wykonujemy regularnie, czy to badania morfologii, czy cytologie, czy jakieś USG piersi itd., badania, które wykonujemy regularnie, tak też regularnie powinniśmy badać naszą skórę, a przynajmniej 2 razy do roku. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, w jakim stanie jest nasza skóra w danej chwili, co się z nią dzieje. I dzięki temu też możemy dobierać dla siebie odpowiednią pielęgnację. Bo jeśli na przykład posiadamy skórę mieszaną i nagle zauważamy, że ona już nie reaguje tak dobrze na kosmetyki do skóry mieszanej, że jest bardziej ściągnięta, że jest bardziej podrażniona, może być tak, że nasza skóra jest w tym momencie odwodniona, jest przesuszona. A badanie skóry, takie dokładne badanie skóry, analiza skóry, pozwala nam ocenić m.in. poziom nawilżenia naszej skóry, stany zapalne, gdzie się znajdują, gdzie trzeba na nie podziałać, rozszerzone pory, ich grubość, wielkość. Możemy sprawdzić głębokość naszych zmarszczek, gdzie one w danym momencie się pojawiają, ocenić, gdzie zaczyna się proces nie do końca korzystny, jeśli chodzi o nasze naczynka. Badanie skóry to jest bardzo ważna sprawa i ja Wam gorąco polecam wykonywać takie badanie właśnie 2 razy do roku, żeby mieć też większą pewność tego, że kupując kosmetyki inwestujecie w preparaty dobrze dobrane dla Waszej skóry, ale też wydajecie na nie pieniądze w
odpowiedni sposób, a nie, że później okaże się, że kosmetyk się u Was nie sprawdza, Wy wydałyście na niego jakieś tam swoje oszczędności i jesteście z tego niezadowolone. Także te badania to jest ważna sprawa. Gdzie takie badania możecie wykonać? Badania możecie wykonać w gabinetach dermatologii u lekarzy dermatologów. Oczywiście nie wszyscy lekarze posiadają odpowiednie urządzenia do tego, żeby takie badania wykonać, ale warto zawsze zadzwonić, dopytać się, zapytać, czy można wykonać w danym gabinecie taką analizę skóry przy zastosowaniu jakiegoś urządzenia. Czy to jest tylko zwykła analiza skóry, którą wykonuje lekarz na podstawie oglądania naszej skóry. Ale możemy też skorzystać na przykład z salonów kosmetycznych, w których znajdują się odpowiednie urządzenia. I tutaj też warto zadzwonić, warto się zapytać. Bardzo często na stronach internetowych salony dają taką informację, że u nich na przykład można wykonać sobie badanie skóry przy pomocy takiego i takiego urządzenia. To jest bardzo fajna sprawa. Równie dobrze korzystajcie z takich badań u kosmetologów, w gabinetach medycyny estetycznej. Z tego co ja widzę, to coraz więcej mówi się o takim badaniu. Na rynku pojawia się coraz więcej sprzętów, urządzeń, którymi można wykonać takie badanie. I też widzę, że czy to salony piękności, salony kosmetyczne, czy lekarze inwestują już w takie urządzenia. I to jest naprawdę świetna, świetna sprawa dla nas. Pamiętajcie również o kolejnej ważnej kwestii, a mianowicie o tym, żeby zawsze czytać to, o czym informuje nas producent na opakowaniu kosmetyku lub też w dołączonej ulotce. Sprawdzajcie, jaki jest sposób przechowywania, czy jest tam zawarta taka informacja. Zwracajcie uwagę na to, jakie są opakowania kosmetyków, czy mają one na przykład jasne szkło, czy ciemne szkło, a jakie substancje aktywne tam się znajdują. Czytajcie, zdobywajcie informacje na temat tego, czy na przykład daną substancję aktywną można mieszać z inną substancją aktywną. Czyli jeżeli załóżmy, korzystacie z witaminy C w jakimś serum, czy po niej, po nałożeniu takiego serum na Waszą skórę, możecie nałożyć na przykład preparat z retinolem. I ostatnia bardzo ważna sprawa, pilnujcie terminów ważności Waszych kosmetyków. Przechowujcie je w odpowiednich miejscach i sprawdzajcie, jeśli kosmetyk jest po terminie i to już dobrych kilka miesięcy. Nie stosujcie go na Waszą skórę, ponieważ to może być również przyczyną tego, że coś na tej skórze niedobrego może się dziać. Także moi drodzy, to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Jeśli oczywiście macie nadal jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie na nie odpowiem. Na zakończenie chciałabym jeszcze dodać taką odpowiedź do jednego pytania, które też często się gdzieś tam u mnie pojawia. Czy jeśli stosuję kosmetyk i on się u mnie bardzo dobrze sprawdza i stosuję go już jakiś czas, to czy muszę zmieniać preparat, muszę kupować inny kosmetyk, czy muszę wprowadzać jakieś nowości, jeśli ten dany kosmetyk u mnie się sprawdza, jest moim ulubionym i widzę, że moja skóra dobrze na niego reaguje. No oczywiście, że nie. Jeśli widzicie, że Wasza skóra dobrze reaguje na taki preparat, daje Wam to, co trzeba, widzicie, że są jakieś efekty, że ta skóra jest w dobrym stanie, to absolutnie nie ma takiej potrzeby, żebyście zmieniały kosmetyki, no bo tak się powinno robić, bo przecież skóra się przyzwyczaja. Nie. Jeśli widzicie, że jakaś pielęgnacja dobrze się u Was sprawdza, jakieś kosmetyki się u Was sprawdzają, to stosujcie i jak z największą przyjemnością i dobrocią dla Waszej skóry. I tym właśnie akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy film. Trzymajcie się ciepło. W opisie do filmu znajdziecie linki do bardzo fajnych publikacji, gdzie poczytacie sobie o tym, jak działa nasza skóra, co w niej się znajduje, co warto dla niej zrobić i między innymi jakie funkcje dla naszego organizmu spełnia nasza skóra. Duża dawka ciekawych informacji. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Rozwincie sobie opis, tam wszystko znajdziecie. A my oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!